W aptekach prawie codziennie pojawiają się nowe leki. Niestety, dość rzadko są to leki polskie. Jeszcze mniej jest takich, które zawdzięczamy biotechnologiom, wykorzystaniu pracy bakterii, zwłaszcza bakterii modyfikowanych genetycznie. Tak robią miliony ludzi na całym świecie. Kropla krwi i małe urządzenie analityczne. Codzienna kontrola poziomu cukru we krwi to ich szansa na w miarę normalne życie. Szansa na uniknięcie ciężkich chorób. Na wszystkich kontynentach naszego świata, wśród wszystkich ras i wśród ludzi każdego wieku znajduje się obecnie około 200 milionów chorych na cukrzycę. Z tego około 15% żyje dzięki codziennemu wstrzykiwaniu insuliny. W Polsce na cukrzycę choruje 2 miliony osób, z tego 300 tysięcy osób codziennie wstrzykuje insulinę, uzyskując w ten sposób możliwość normalnego życia. Zagrożenie śpiączką ketonową i zgonu z powodu cukrzycy zostało oddalone, a było to atrybutem cukrzycy przez całe tysiąclecia do momentu odkrycia insuliny w 1921 roku. Dzięki takim zastrzykom uratowane zostały miliony ludzi. Pierwszą insuliną zastosowaną w terapii już 80 lat temu był wyciąg z trzustki psa. Następnymi lekami już były insuliny wołowe i wieprzowe. Wkrótce pojawił się jednak nowy problem – ograniczenie dostępu do źródła tego surowca. I dopiero technika rekombinacji genów pozwoliła na wykorzystanie komórek drobnoustrojów jako fabryk leku o nieograniczonych możliwościach. I to właśnie było powodem, dla którego Instytut Biotechnologii Antybiotyków i firma Bioton podjęły projekt opracowania technologii rekombinowanej insuliny ludzkiej, wdrożenia jej i uruchomienia produkcji. Sterylna czystość zaczyna się od wykonania posiewu na pożywce. W Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, tak jak w większości laboratoriów biotechnologicznych na świecie, do badań wykorzystuje się dobrze znane bakterie Escherichia coli. Starannie wybierane i hodowane staną się prawdziwymi fabrykami insuliny. Chyba tylko w takim przypadku naukowcom zależy na szybkim rozwoju bakterii. Dlatego też dbają o nie, wybierają najsilniejsze, karmią i ogrzewają. Takie operacje przeprowadzane są w każdym laboratorium zajmującym się mikrobiologią. Ale przecież bakterie Escherichia coli same nie wytwarzają insuliny. Należało zatem je tego nauczyć. W tym przypadku silne bakterie były potrzebne w celu przeprowadzenia na nich operacji genetycznych. Metody inżynierii genetycznej są na tyle zaawansowane, że przeniesienie ludzkiego genu insuliny do bakterii nie przedstawia żadnych trudności. Jednakże gen ludzkiej insuliny w bakteriach nie jest rozumiany przez bakterie. Jest to związane z tym, że informacja zawarta w genie ludzkiej insuliny jest jakby podzielona, czy składa się z dwóch części. To są te zielone części. Ona jest przedzielona przez fragment DNA, który nic nie znaczy w sensie kodowania struktury białka. W związku z tym należy syntetyzować sztuczny gen, w którym obie części ludzkiego genu są bezpośrednio jedna przy drugiej. Taki syntetyczny fragment DNA, zawierający całą informację o strukturze insuliny, można przenieść do plazmidu bakteryjnego. Otrzymujemy w ten sposób hybrydowy plazmid, zwany inaczej rekombinowanym plazmidem, który zawiera gen ludzkiej insuliny. Najważniejsza jest modyfikacja materiału genetycznego bakterii. Tak jak widzieliśmy na schemacie, gen kodujący insulinę ludzką przekształca się, aby mógł zacząć pracować w komórce bakterii. Zajmują się tym wyspecjalizowane laboratoria genetyczne. Teraz naukowcy sprawdzają, czy otrzymane fragmenty kwasu dezoksyrybonukleinowego mają wielkość odpowiadającą genowi ludzkiej insuliny. Dzięki elektroforezie w polu elektrycznym można rozdzielić materiał na prążki zawierające fragmenty DNA o różnej wielkości. Przeprowadza się codziennie wiele takich badań. Wyniki elektroforezy tak naprawdę obserwuje się w świetle nadfioletowym.
Już na pierwszy rzut oka naukowcy widzą, że wśród wielu prążków znajduje się ten odpowiadający wielkością genowi insuliny. W przyszłości będzie on sterował produkcją w komórce bakterii. Dawniej trzeba było ręcznie liczyć prążki i analizować ich położenie. Dziś w pracy pomaga komputer. Ustaliliśmy właśnie, że sekwencja nukleotydowa syntetycznego genu odpowiada sekwencji aminokwasów insuliny. Jest to moment, w którym możemy wykorzystać ten gen do transformowania bakterii Escherichia coli, które po tej transformacji będą wytwarzały ludzką insulinę. Teraz pozostaje zmodyfikowanie bakterii z pomocą plazmidu zawierającego kwas dezoksyrybonukleinowy, kodujący zmodyfikowany prekursor ludzkiej insuliny. Za pomocą specjalnych enzymów przecina się plazmid, pomocniczy aparat genetyczny bakterii i wstawia informacje dotyczące insuliny. Następnie plazmid wprowadza się do komórki bakteryjnej. Czy teraz sekwencja DNA kodująca insulinę działa zgodnie z wymaganiami naukowców? Pod mikroskopem w komórce bakterii możemy zobaczyć niewielkie przezroczyste ciałka. To białka będące prekursorami insuliny. Bakterie stały się biologicznymi fabrykami. Trzeba je jeszcze rozmnożyć. Najpierw w skali laboratoryjnej. A więc znów posiew w kolbie z płynną pożywką. W sprzyjającej atmosferze bakterie będą się intensywnie rozmnażały. Ważne jest wytworzenie podstawowego banku komórek i wybranie szczepu, który będzie stale i wydajnie produkował insulinę. To te bakterie będą zaczynem dla produkcji. Z laboratorium do hali przemysłowej firmy Bioton, producenta insuliny. Znowu odpowiednia pożywka i rozmnażanie. W tych sterowanych komputerowo fermentorach zmodyfikowane bakterie wytwarzają cenne białko. Ważny jest skład pożywki, temperatura, sposób mieszania i ilość tlenu rozpuszczonego w hodowli. Bakterie są bardzo wymagające. Nawet niewielkie zmiany środowiska, w którym żyją, mogą wpłynąć na ich aktywność, a zatem na wydajność produkcji. Każdy etap podlega wielokrotnym sprawdzeniom. Z pomocą hermetycznej superwirówki i dezintegratora ciśnieniowego z błotnistej masy komórek wydziela się cenną substancję. Wszystkie operacje odbywają się w układach zamkniętych. Cały proces wytwarzania insuliny odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami tzw. dobrej praktyki produkcyjnej. Teraz jeszcze kolejne etapy przekształcania i oczyszczania insuliny. Niestety białko wyprodukowane przez bakterie jest zdenaturowane i wymaga modyfikacji. Z pomocą enzymów powstaje cząstka rekombinowanej insuliny ludzkiej. Taka sama jak ta wytwarzana w naszym organizmie. Czy rzeczywiście taka sama? Sprawdza się ją poprzez badania laboratoryjne. Najnowocześniejsze na świecie urządzenia pozwalają wykryć i zanalizować najdrobniejsze śladowe ilości związków chemicznych i budowę substancji biologicznych. Bada się czystość preparatu i wszystkich surowców użytych do produkcji. Wykorzystuje się do tego celu najbardziej precyzyjne analizy chromatograficzne. Chromatografia jest to metoda, która pozwala rozdzielać skomplikowane mieszaniny na proste elementy. Aby mieć pojęcie o chromatografii, możemy podać taki przykład. Olejek roślinny na przykład wylewamy na chusteczkę higieniczną i po jakimś czasie zauważymy, że na tej chusteczce wystąpią różnokolorowe paski. Na tej chusteczce po prostu nastąpił proces rozdziału skomplikowanej mieszaniny na proste składniki. Podobna rzecz dzieje się na kolumnie chromatograficznej, która znajduje się w aparacie chromatografu, urządzenia, które znajduje się w naszym laboratorium. I tam również, tak jak na tej chusteczce, następuje podział skomplikowanych mieszanin na proste składniki. Nasza insulina ulega oczyszczeniu właśnie na takiej kolumnie. Skomplikowana mieszanina ulega podziałowi na proste elementy. Wszystkie zanieczyszczenia zostają oddzielone w takim procesie
oczyszczania na kolumnie chromatograficznej. W ten sposób otrzymujemy bardzo czysty produkt. W tym niezwykłym zakładzie przemysłowym wykorzystuje się preparatywną chromatografię wysokociśnieniową do dalszego oczyszczania preparatu. Otrzymane czyste białko krystalizuje się i suszy w próżni w warunkach zapewniających najwyższą czystość. Wreszcie następuje etap wytwarzania form farmaceutycznych. I znów liczne analizy jakości gotowych preparatów insuliny z użyciem najnowocześniejszej aparatury. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie jest wyposażony w urządzenia, które pozwalają wykryć najdrobniejsze nieprawidłowości, gdyby takie się zdarzyły. Każda seria wytwarzanego przez nas preparatu podlega bardzo szczegółowej analizie. Badamy surowce, które będą użyte w procesie wytwarzania tego leku, badamy próbki pobrane z procesu produkcyjnego i bardzo dokładnie badamy otrzymany lek. Tych testów dla leku wykonujemy co najmniej 15, każdy z nich jest bardzo dokładny i trwa około godziny lub więcej. Stosujemy najnowocześniejszą aparaturę, która umożliwia z dużą precyzją potwierdzić składniki tego preparatu, określić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z rekombinowaną insuliną ludzką oraz określić ewentualne zanieczyszczenia. Te testy wykonywane są codziennie. Aparaty pracują po 24 godziny na dobę i dotychczas wykonaliśmy tych testów co najmniej 100 tysięcy. Gdyby to przeliczyć na pracę jednego laboranta w laboratorium, to musiałby tak pracować co najmniej przez 20 lat. Techniki, które stosujemy, umożliwiają z dużą dokładnością odróżnienie struktury różnych substancji, które analizujemy. Nawet różnica jednego aminokwasu w stosunku do insuliny pozwala takie substancje od siebie odróżnić. Ogromna wiedza i setki tysięcy badań. Opanowanie biotechnologii i najnowocześniejsze urządzenia analityczne. Lata doświadczeń, lata pracy naukowców i miliony złotych nakładów finansowych poprzedziły pojawienie się w aptekach pierwszej partii leku. W Polsce uzyskano metodą biotechnologiczną różne rodzaje preparatów insuliny ludzkiej wysoko oczyszczonej, to znaczy insuliny szybko działającej i insuliny wolno działającej, a także mieszanek. Niektóre z tych preparatów były badane w katedrze i klinice chorób wewnętrznych i diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie w porównaniu z analogicznymi insulinami uzyskiwanymi przez znanych na świecie producentów. Z badań wyraźnie wynika, że insuliny uzyskiwane w Macierzyszu pod Warszawą pod nazwą Gensulin są pełnowartościowymi preparatami odpowiadającymi pod względem jakości najlepszym preparatom istniejącym na świecie. W maju 2001 roku w aptekach pojawiły się pierwsze partie rekombinowanej insuliny ludzkiej wyprodukowanej w Polsce dzięki osiągnięciom biotechnologii. Dziś korzystają z niej coraz liczniejsi pacjenci. W efekcie tak się złożyło, że ceny na insuliny ludzkie wraz z zakończeniem projektu uruchomienia ich polskiej produkcji obniżyły się o 20 czy 25% w porównaniu z jego początkiem, co oznacza, że budżet państwa oszczędzi 10-krotnie rocznie więcej niż wyniosło jednorazowe dofinansowanie projektu przez Komitet Badań Naukowych. Korzyść dla pacjentów i sukces ekonomiczny to wynik opanowania biotechnologii, nakłonienia bakterii do masowej produkcji tak potrzebnej substancji, rekombinowanej insuliny ludzkiej. Opanowanie tej technologii zostało uhonorowane Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej Polski za najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii.